Są różnokolorowe i często nieczytelne. Do tego jest ich po prostu za dużo. Mowa o reklamach, które zamiast pomagać, raczej szpecą krajobrazy polskich miast. Sporo tego jest. Nieraz denerwują, a nieraz się przydadzą. Są, no niestety, może ładnie wyglądają, ale nie zawsze estetycznie to wygląda na budynkach. Nie wiem, no tego trochę za dużo mi się wydaje, nie? To troszkę niższy wizerunek całych tych budynków, bo one są dosyć fajne, bo to są kamienice takie jeszcze nie po odremontowane, ale mi się wydaje, że za dużo. I takie ostre, byle jakie, takie, nie są takie no, fajne. No. Jest szansa, że zmieni się to chociaż w Bytomiu, gdzie w poniedziałek radni podjęli uchwałę, która uporządkuje chaos reklamowy w mieście. Według projektu miasto zostanie podzielone na 3 strefy: wrażliwą, przyrodniczą i komercyjną. Ta pierwsza dotyczy m.in. budynków znajdujących się na rynku czy elektrociepłowni Sząbierki. To dość obszerny dokument, który był szeroko konsultowany zarówno z mieszkańcami, jak i z przedsiębiorcami, w tym z restauratorami, ale też z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W przypadku siatek reklamowych czy banerów przedsiębiorcy i zarządcy będą mieli 12 miesięcy na ich wymianę lub demontaż. Jeśli chodzi natomiast o szyldy reklamowe, to czas ten będzie wydłużony do 2 lat. Większe nośniki znajdujące się w strefach wrażliwych będzie można wymienić na nowe nawet do 5 lat. Teoretycznie uchwały reklamowe działają już w kilku miastach województwa śląskiego. Jednym z nich jest Sosnowiec, gdzie pierwsze kroki przeciwko szpecącym krajobraz szyldom podjęto około 3 lata temu. Niestety, jak na razie wiele w tej sprawie się nie zmieniło. Tak naprawdę nie mamy serca, aby w tym trudnym okresie od pandemii poprzez problemy gospodarcze, aby dorzucać im jeszcze dodatkowe zobowiązania, które wiążą się oczywiście z finansami, i nakazywać im wymianę tych tablic informacyjnych, reklamowych. Inaczej sytuacja wygląda z tymi, którzy dopiero myślą o otwarciu własnego biznesu w Sosnowcu. Przedsiębiorcy tacy muszą tworzyć szyldy zgodne z wytycznymi uchwały reklamowej.